Strzała, witam wszystkich. To jest. Nie chcę wracać. Co tu się dzieje? Okej, coś tu mi ze światłem. To jest mój pierwszy live, który robię w życiu, także była transmisja i jest cały czas do obejrzenia na stronie, na kanale IFBB. Oj, tutaj będzie brzydko, bo się chyba światło będzie mi wyłączać. Nie wiem, czy tu można na stałe to włączyć. Ja to pozowanie poprawiłem. Będzie problem z tym światłem. Ono się tu włącza i wyłącza. Nie da się chyba tego ustawić na stałe, niestety. Chyba, że się będę ruszał. Ale pozowanie jest poprawione. I zresztą na filmie widzicie, że. Bo pozowanie w męskiej sylwetce nie polega na machaniu sobie rękami. Oni machają rękami tylko po to. Ja tego nie robię. Prawdopodobnie pójdę w stronę wyciskania. Jednak jeżeli nie, no to zobaczymy. Ja nie jaram. Nigdy w życiu nie używałem narkotyków. Sorry, że ja tak wstaję, ale to światło się wyłącza automatycznie. Sterydy to ty sobie wbij w dupę, wiesz, koleżko, koszty w roku w tysiące liczą sterydy. Ja ci powiem jedną rzecz. Ja zjadłem w tym roku 250 kg mięsa. To sobie policz, ile byś zapłacił nawet za najgorsze ochłapy w tej wadze. I przestań pierdolić tu o sterydach. Strzała. Bo doskonale wiedzą, kim jestem i co robię. No. Właśnie w momencie, kiedy się zacząłem tym panem zajmować, no więc gdyby go nie było, no teraz próbowałem pomachać. Aha, no i dobrze. Mam na dzień dobry, że przegram z Japończykiem, chociaż on mi się jego sylwetka nie podoba. Oficjalna, nie ma odpowiedzi i nie wiadomo. Jest tylko, była jedyna odpowiedź, która przyszła, nie wiem, czy to była oficjalna, czy nieoficjalna, ale przyszła taka potem odbicie i masa. No i tyle. Był pocisk z frytą. No, Rafał. Sorry. Wiedziałem, że to tak głupio wygląda. Ja bym może nawet i poszedł do. Tutaj jest taka stołówka, ale no. Finał w oktagonie byłby fajny, tylko że to jest zbyt duży tchórz, żeby cokolwiek z nim w oktagonie robić. Nie? On w oktagonie to może pozamiatać ewentualnie. Słodkiewicza znowu. Znowu na Santiago Bernabeu. O zwierzęcy. Come on. Z jakimiś tam no, brzydkimi konsekwencjami. Chociaż to jest bardziej chuliganka niż jakieś tam morderstwa. No. Chodziłem na Lechijkę bardzo długo. Był okres, że jednego meczu nie odpuszczałem. Mówię o meczach tych granych na Trauguta jeszcze. Mówią, że gorzały się dobrze napić kieliszek. No, alkohol to trucizna, no to się nie będziemy oszukiwać. I ona mnie w to wciągnęła. Teraz coraz częściej już się to. Ale. No jak ktoś nie żyje ponad stan, to jak najbardziej. Ciężko włożyć. Jeżeli jesteś z rodziną, jeżeli z żoną,